Adrian Kempa po zwycięskim boju na Armia Fight Night 6. Adrian, no powiem Ci szczerze, że ja spodziewałam się mocnej walki po Tobie, ale to, co Wy zrobiliście dzisiaj w klatce, te trzy rundy, to było coś niesamowitego. Czy Ty byłeś przygotowany na to, że ta walka będzie się toczyła w takim tempie? Tak. Ja uwielbiam takie walki, uwielbiam w takim tempie prowadzić pojedynki. Ja po prostu nie potrafię inaczej. I od początku roku przygotowywałem się, tak jak obiecałem, tak jak mówiłem, szkoliłem zapasy, parter. No i wyszło to na walce. No i właśnie, te zapasy, to tak naprawdę widzieliśmy tam prawdziwe mistrzostwo z Twojej strony i z strony Twojego przeciwnika. Ewidentnie był przygotowany na to, że będziesz też również próbował swoich szans właśnie w zapasach. Powiedz mi, czy Ty słyszałeś ten doping, który dobiegał z całej hali, bo rzeczywiście mega dużo osób, które były tutaj, kibicowały Twojemu przeciwnikowi. Czy Ciebie to w jakiś sposób deprymowało? Tak naprawdę gdzieś tam w tle słyszałem doping, ale nie słyszałem, czy to jego kibice, czy to moi. Tak już adrenalina w nas buzowała, że tego się nie słyszy. Raz słyszałem Adrian, raz słyszałem Kempa, raz słyszałem Sławek. Wszystko to się tak mieszało, że po prostu słyszałem jeden wielki hałas i przez to nawet mojego narożnika nie słyszałem. W pierwszej rundzie Twojemu rywalowi udało się skręcić do Twojej nogi i przez dłuższą chwilę walczyłeś tam z nim w parterze. Czy czułeś, że w którymś momencie może być tak, że będziesz musiał odklepać? Nie, nogi akurat nie, ale czułem, że miał balachę chyconą bardzo dobrze i całe szczęście, że ta balacha była brzuchem do dołu, bo podejrzewam, że jak była brzuchem do góry, no mógłbym jej wyrwać rękę. Na szczęście był brzuchem w dół, ona już była chycona bardzo mocno, ciasno, no ale no nie mogłem tego odklepać, nie mogłem. Za długo pracowałem na to, za dużo poświęciłem zdrowia, życia na treningach. Zresztą każdy zawodnik wie, ile musimy pracy w to wkładać, żeby wyjść na 15 minut i dać z siebie wszystko. Na hali panują warunki wręcz tropikalne, jak wychodziliście... Chciałem jeszcze, przepraszam, te zapasy podziękować mojemu trenerowi Patrykowi Szałowskiemu, to dzięki niemu byłem tak mistrzowsko przygotowany. Na sali panują tak naprawdę tropikalne warunki. Jak wychodziliście już do trzeciej rundy, miałam wrażenie, że za chwilę obaj sobie po prostu powiecie, dobra, słuchajcie, siadamy i przesiedzimy do końca, bo już tak mocno ta temperatura dała Wam się we znaki. W którym momencie poczułeś, że może Ci zabraknąć tchu, do końca walki może nie wystarczyć? Ja już w ogóle trzeciej rundy nie pamiętam. Naprawdę to już tylko to nie byłem ja, to był mój charakter. A na szczęście mam go, urodziłem się z nim i dziękuję Bogu, że ten charakter we mnie jest i nigdy nie odpuszczam. Już tam były takie wyjścia w nogi desperackie, już mnie odcinało. Ja już nie wiedziałem, jak się nazywam. Jakbyście mnie zapytali po walce moje nazwisko, to podejrzewam, że powiedziałbym go tu nowić. Nie wiem, naprawdę. Dziękuję Bogu za charakter, dziękuję za doping. I o trzecią rundę mnie nie pytajcie. Bo widzieliście, jak to wyglądało. Długo dochodziłeś do siebie chyba po tej walce też tutaj w szatni, prawda? Tak, długo dochodziłem, ale wydaje mi się, że ja byłem przygotowany na trzy rundy, tylko nie chcę się tłumaczyć, ale żygałem całymi kawałkami ryżu. Późno zjadłem ostatnią porcję ryżu i to mi siadło na żołądku strasznie. I czy to odcięło, nie wiem. W każdym bądź razie teraz całe płuca mnie bolą. Żygałem nawet w pokoju tych lekarzy, także przepraszam ich bardzo. Ale już jest dobrze, już doszedłem do siebie i teraz mogę się cieszyć wygraną. Po walce słychać było gwizdy ze strony publiczności. Powiedz, z czego to wynika Twoim zdaniem? Sławek jest u siebie, no nie oszukujmy się, prawda? Cała hala była za nim, ode mnie była garstka. Przy porównaniu jego kibicach to ode mnie była garstka około 40-50 ludzi, przyjaciół, rodziny ode mnie. Od niego tutaj ile? 1000, cały Radom, więc no. Chcąc, nie chcąc, na pewno nie chcieli też dobrze, ale pewnie jak ja bym walczył się w Mysłowicach i bym przegrał, to też by gwizdali. Tak, no, taka nasza mentalność. Nie spodziewałem się braw po wygranej. Czy Łukasz Stanek oddał Ci puchar? Bo wiem, że zaraz bezpośrednio po tym, jak Cię odprowadził do toalety, to Ci go zajumał i powiedział, że będzie mówił, że to on walczył. Tak naprawdę ja bym go nie utrzymał wtedy, więc bardzo dziękuję mu, że mi go przetransportował do szatni. Tak, czeka już na mnie i myślę, że będzie godnie stał na półce z moimi pucharami. Wiążesz swoją przyszłość z Armia Fight Night, czy masz też propozycje z innych organizacji, jak to wygląda? Na razie nie zastanawiałem się nad tym, miałem kontrakt na jedną walkę, zobaczymy, co Filip zaproponuje, bardzo chętnie zawalczę. Dziękuję w ogóle mu za danie mi szansy w tak fajnej organizacji w Gali na Gale, która się rozwija. Teraz ta karta walk tutaj była mega, mega naprawdę, jestem dumny i cieszę się, że mogłem nie dość, że zawalczyć na tej gali, to jeszcze w taki sposób się zaprezentować. Dziękujemy. To ja również dziękuję i pozdrawiam. Chciałem pozdrowić wszystkich trenerów moich, sponsorów, rodzinę moich kibiców i wszystkich, o których zapomniałem, a przyczynili się, dołożyli cegiełkę do tego, co tu zaprezentowałem. Dziękuję.